Konflikt na linii partia rządząca i opozycja odbija się echem również w mieście nad Czarną Hańczą. Posłanka Platformy Obywatelskiej zwołała kolejną antyrządową konferencję prasową. Tym razem chodzi o reformę oświaty. Posłanka nie ukrywa, iż jej wystąpienie wpisuje się w organizowane od roku przez Platformę protesty przeciwko likwidacji gimnazjów. Organizowaliśmy konferencje na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, również w regionach różnych naszego kraju, gdzie przedstawialiśmy kwestie dotyczące chaosu, który ta reforma wprowadza w system oświaty, również skutków tej oświaty, która najbardziej będzie uderzała w dzieci, młodzież, nauczycieli, pośrednio w rodziców, a finansowo bardzo mocno na pewno w samorządy. PO przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji i zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy oświatowej. Pod dokumentem mogą podpisać się również mieszkańcy naszego miasta w biurze poselskim przy ulicy Kościuszki. Bożena Kamińska przedstawia zarzuty przeciwko zmianom w szkolnictwie. Po pierwsze, jest robiona w wielkim pośpiechu. Po wtóre, skraca edukację o jeden rok, bo system 6 lat szkoły podstawowej, 3 lat w gimnazjum, dawał razem 9 lat edukacji. Teraz ten poziom edukacyjny będzie zamykał się w 8 latach, bo szkoła podstawowa zamknie się tym okresem edukacyjnym. Czyli już zabieramy ten rok, w szczególności dla młodzieży, która potrzebowała tego czasu, która miała problemy w kwestiach przyswajania materiału dydaktycznego. To oczywiście tylko niektóre uwagi do reformy. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że wie najlepiej, centralizuje to, co było osiągnięciem 25 lat wolnej Polski. Opozycja wraz z posłanką przymierza się do kolejnej kampanii protestacyjnej. Ma ona dotyczyć planowanej reformy samorządowej.